Hej, hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Bloons Tower Defense 6. Jest SafeMode, a dzisiaj lecimy z modyfikacjami. Dzisiaj w ogóle jest mega ciekawa modyfikacja, która daje, że wszystkie małpki biją się tak samo jak Tag Shooter. No ja też nie wiem, jak to ma wyglądać. Jeszcze tego nie testowałem, nie wiem, jak to jeszcze ma wyglądać. Podobno wszyscy mają strzelać tak samo. No nie wiem, będzie po prostu jakaś chora akcja. Oczywiście, moi kochani wspierający, dzięki wielkie, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Wielkie dzięki dla was. Was zachęcam do zostawienia kciuka w górę pod tym filmikiem. Ja poczekam spokojnie, a dokładnie mówiąc, niech przeleci intro. Zagramy sobie na mapce na troszeczkę wyższym poziomie trudności, troszeczkę tylko i wyłącznie wyższym, no ale troszeczkę jest. Mam nadzieję, że już każdy z was zdążył w trakcie intra zostawić kciukę w górę. Jeśli nie, to bardzo bym prosił o to. Oczywiście nie nalegam, ale zawsze będzie mi bardzo, bardzo milutko. Dobra, zobaczmy. Wiecie co? Chciałbym sprawdzić Quincy, bo tam pisało bardziej o małpkach, ale czy Quincy również? Postawmy w tym miejscu, tak jakby to miało działać. Dobra, nie strzela samo z siebie i teraz zobaczymy, co się stanie, co się wydarzy. Dobra, już rozumiem. Czyli wszystko strzela w ten sposób. Wszystko strzela w ten sposób, jak widzicie aktualnie. To nie będzie takie proste. To czekajcie, to jak on będzie bił? Bo on ma był... Dobra, okej, okay, to będzie dobre. On będzie mega mocny, zobaczcie zresztą sami. Przy nim to będzie strasznie mocne, bo on wystrzeliwuje w każdą stronę i nie jeden pocisk, a cztery pociski, z tego co rozumiem. Nie, sześć pocisków jest wystrzeliwanych. Sześć pocisków jest wystrzeliwanych, one oczywiście się psują szybciej, więc pójdziemy w górną ścieżkę. Gramy oczywiście teraz bez tych piątych tier, no bo jak grać jeszcze z tym, no bo już jakieś przegięcie, gra by nie wytrzymała. No ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Oczywiście mam standardowo nasz kochany wyścig, żeby było troszeczkę sprawnie, to nam szło. Więc zobaczymy, testujmy to, zobaczymy, co z tego wyniknie. W ogóle jestem ciekaw, jak snajper będzie wyglądał w takim razie. Ale on chyba nie będzie działał. Snajper może nie działać, więc nawet go nie testujmy, bo po co? Quincy jest słaby, ale on jest słabiutki teraz. Bo Quincy nie strzela tak jak powinien, prawda? On strzela w liniach prostych. A że on pocisk ma stosunkowo malutki, to prawie tego nie widać, jak on strzela. On to może być słaby, on może być naprawdę mega słaby. Co tu może być takiego mega OP? Jak Dartlingan tutaj strzela? Ej, spróbujmy go strzelić. Przecież on ma insta, on będzie ciągle powinien strzelać. Według założenia, jako że on bije nawet jeśli nic nie leci, to on powinien notorycznie strzelać wokół siebie. Sprawdźmy to, to jest bardzo ciekawa, uwaga. Okej, okay, dobra, okej, okay, rozumiem. Wiecie co? Jak on się zlokuje, dam go na lock in place, ale gdzie? Czekajcie, tu? Nie. Tak, tutaj. Tak go ustawimy na lock in place. Ale to jest chore. Nie, on jest nie. On nie. On odpada. To nie ma szans bytu. Z nim nie ma szans w ogóle bytu. Ty rozumiesz, że działasz normalnie, prawda? No tak, ty po prostu działasz normalnie. U ciebie nie ma co się za bardzo zmienić. No to będzie po prostu strzelał na boki. Mortar działa normalnie, prawda? Bez zmian. Bez zmian. Mortar bez zmian. Samolot bez zmian, mam rozumieć? Oczywiście, że tak. Heli? Chyba też się nie zmienia za bardzo. Tak mi się wydaje, że nie wiem, bo co to się może zmienić w heli naszym? Ty rozumiesz, że działasz to samo, tak jak zawsze, no bo ty... No dobra. Głupie pytanie było tam. Głupie pytanie. Jak ma działać tak shooter, prawda? No wiadomo, że normalnie. No, bomb shooter w tym miejscu jest mega ciekawy. Jakbym go jeszcze dał w tą stronę i jeszcze z górą. Teraz ogólnie damage ma wielki, a dodatkowo jeszcze strzela na tyle stron, więc no jest jeszcze większy damage przy tym. Jeszcze damy te rozpryski przy tym. Przecież to już w ogóle jest mega mocarne. To już w ogóle będzie mega mocarne. Ty też rozumiesz, że bijesz normalnie. Standardowo, ty nie masz jak inaczej bić chyba. Pokażcie mi coś u niego. Nie zobaczę nawet, aha, nawet nie zobaczę, bo bomb shooter jest aż taki silny. No dobra, okej, w porządku. W takim razie strzeliłbym jeszcze jego. On też może być zabawny. Bo on strzela oczywiście wszystkie strony, ale strzeliłbym go z tym. Czyli strzela tego jeszcze więcej.
I strzeliłbym go jeszcze ze ścieżką dolną pod kamo, żeby mi z kamą troszeczkę pomógł. No wiecie, taka prosta ścieżka u góry, ale z kamą, żeby mi mało załatwiono całą sprawę. Dobra, próbujmy dalej tą chorą akcję, przypiszmy sobie te kilka rund. Postawmy tutaj oczywiście widzenie kamo, ja wiem, że tego postawiłem pod kamo, a teraz sobie buduję widzenie kamo, no... trzeba i tak siak. Trzeba to po prostu zrobić, żeby oni widzieli kamo. To bardziej on, żeby bił kamo pancerz, prawda? Puszczamy tych kilka rund znowu do przodu. Mamy już widzenie kamo, super, bardzo fajnie. Puśćmy znowu tych kilka rund. I strzeliłbym to. To będzie bardzo mocne, mi się wydaje. To powinno być mega mocarne. Bo zobaczcie, jak to po prostu teraz bije. To bije olbrzymi jakby tutaj zakres tego wszystkiego. Jeszcze rozpryskami. To już w ogóle jest mega. No nic nie ma szans z nimi. No dobra. Tutaj by poszedł chyba w tą stronę, z rykoszetami. Bo tak naprawdę, przecież my wystrzeliwujemy kilka tych pocisków i teraz te rykoszety też tak samo powinny działać. One niby biły teraz po linii prostej. Ale może... może to będzie miało sens. Zobaczymy zresztą. Podbijmy kilka rund do przodu oczywiście. Dajmy jeszcze to. No i teraz już chyba w ogóle to powinno być mega, mega mocno. Też tak, gdzieś jak no, ten koleś będzie po prostu the best w tym całym naszym zestawieniu. Kto tu jeszcze może ciekawiej się zachowywać? Glugganer chyba też standardowo. Snajper mi ciekawi jeszcze. Jak ty bijesz? Widzicie, nie celuje on w nikogo, ale chyba bije standardowo. Chyba standardowo bije, nie bije kilku naraz, prawda? Ja na początku myślałem, że będzie bił on po prostu kilku naraz. Zobaczmy tutaj. Usuńmy może tego. Czy strzela tylko w jednego naraz? Chyba tak, w jednego naraz strzela. Dobra, czyli jest on standardowo działa. A w twoim przypadku, jak ci dam widzenie każdego... Dobrze, strzelasz w taki jakiś chory sposób, dobra, okej. Ale są one naprowadzane. Strzelasz w chory sposób, ale naprowadzasz przy okazji jeszcze. To teraz to będzie karabin maszynowy, zobaczcie sobie sami. No on ten karabin maszynowy będzie w tym momencie już atakował. Dobrze, bardzo dobrze oczywiście. No to jest też mocna, mocna jednostka. Jeszcze przy okazji sprawdziłbym tutaj tą ścieżkę. Z tym. Z samolotami, chociaż samoloty będą chodziły, nie, sobie samoloty chyba strzelają na boki. Samoloty strzelają przecież na boki, więc tutaj chyba wszystko jest normalnie, bez zmian. Więc tutaj spoko. A z takich innych rzeczy, to jeszcze możemy sprawdzić co najwyżej heli. Czy heli bije po prostej, czy nie, bije na boki, dobra, heli bije na boki. Nam pursuit. Czyli widzicie, leci niby pursuit, jakoś tak bokiem oczywiście nie przekręca się do celu, bo bije na boki tutaj całkowicie. Więc dobra, okej, niech tak to będzie. Wygląda na to zabawnie, więc czemużby nie? Dla samego tego, że jest to zabawne, niech tak to będzie. Niech jeszcze on to jakby blokuje nam moaby i powinno to w miarę fajnie wyglądać. No to, ale jakby się obracał jeszcze. Przecież one mogłyby się przecież obracać. No nie, no twórca to musiał wyłączyć, obracanie się. Tu wiem, co by nas byłoby strzelić. Oj, ogo, to byłoby fajne. Przecież ja mogę pójść tutaj, go postawimy w tym miejscu i zbudujemy tutaj tą ścieżkę, więc zobaczcie, teraz to wygląda. No teraz to po prostu będzie wyglądało. W każdym kierunku strzela tym ogniem. I z górną ścieżką, z górną ścieżką go budujemy, bo i tak każdy widzi kamo, więc bez sensu tam to budować. Phoenix? Phoenix chyba i tak strzela do celu w tym momencie. Dopiero kolejny tier, czyli piąty tier strzela na wszystkie strony. A jak to będzie wyglądało? Dobra. Czyli tak jak się domyślałem, też będzie go to obejmowało. I on też macha wokoło siebie i to jest mocne. To jest naprawdę mega mocne. Phoenix teraz jest strasznie mocny, więc tutaj nie ma to tamto. No Phoenix bardzo zyskał na tej zmianie. Teraz on. On standardowo będzie oczywiście bił, no ale wiecie. Czemu one te są w każdą stronę? Nawet gwiazdki są zmodyfikowane, ej! No teraz te gwiazdki to już w ogóle widzicie, patrzcie teraz. Teraz to w ogóle te gwiazdki po prostu powykręcają na wszystkie strony. Jakie wielkie pajączki on rozkładał na drodze, dosłownie. Jakby teraz pajączki on rozkładał, a nie jakieś po prostu gwiazdki. Dobra, trzymajmy tego więcej, bo nic gdzie nam to nie dochodzi, naprawdę. I to jest słabe. Tu jest samo naprowadzanie, on ma strzelone.
Ale jak to się zachowa to, tak naprawdę? To jest ciekawe. Jak to się w ogóle teraz zachowa w tym momencie? Czy to będzie podążało za nimi tak czy siak? Czyli on strzela niby na boki, ale wszystko leci tak, widzicie? On strzela tutaj na boki niby, ale wszystko leci do góry. Więc to jest buff dla niego. To jest dla niego zdecydowanie buff, bo tych pocisków leci o wiele więcej. Nie wiem ile puściłem rund, nie mam pojęcia ile puściłem tych rund, ale puściłem ich mega, mega dużo i to jest pewne. Tych rund puściłem naprawdę bardzo dużo, dużo w tym momencie. Więc wow, zobaczymy ile. 65 runda, która nam wskoczy, jak ich wszystkich, wszystkich pokonamy. 74. Sami widzicie, puściłem prawie 10 rund naraz. Ale oczywiście będziemy puszczali, co ja mówię, 78, więc puściłem faktycznie tyle rund. Czyli teraz poleci chyba Zong, tak? Bo teraz puściłem dwie rundy, tak ekstra. Nie, teraz będzie 78, 79. Jak to pokonam wszystko, to wtedy poleci nam Zong jeszcze na nas, więc jeszcze z Zongiem się zmierzymy, więc w ogóle, no będzie już mega ciekawie. No Zong już jeszcze na to wszystko, zobaczymy jak sobie teraz się poradzi z tym. Grandmaster Ninja, no ja tego bym zbudował, on jest według mnie OP, chociaż zaraz zobaczymy. On ma ile? On ma 100 tysięcy, ten ma 42, ten ma 3, że wiadomo kto ma najwięcej już ma. Ten jest najmocniejszy, chociaż ja bym tego zbudował, bo on jest cudowny. Te wybuchy będą po prostu cudowne w tym wszystkim. Chociaż, jeśli mowa o wybuchach, to chyba lepiej postawić im jeszcze jedną wioskę, która daje im bić każdego rodzaju. Ten upgrade, no tak, to będzie mocne. Z tym upgrade'em faktycznie oni zyskają, więc go sobie szczelimy. Ten upgrade będzie fajny. Teraz, czy chcemy tańsze tiery? Chyba nie, bo nie będziemy tego budowali aż tyle jednostek, więc to chyba nam jest troszeczkę zbędne. Dartlingan, kusisz mnie naprawdę, żeby cię jednak zbudować. Ty bijesz w każdą stronę. Jak widzicie, on bije w każdą stronę. Jak dam mu speeda, zmienią się kierunki. I teraz tak, o, możemy pójść w to, albo możemy iść w shotguna. Ej, shotgun byłby ciekawy. Jak chcesz shotguna mieć? Shotgun bije w każdą stronę, tak, bije w każdą stronę. Shotgun bije w każdą stronę. Dobra. I chcę zbudować to. Przecież to będzie chore. Ten upgrade będzie chory, będzie samo naprowadzanie, prawda? Oprócz tego jeszcze każde działko będzie strzelało w inną stronę. Bo każde działko działa osobno. Więc no de facto będzie strzelało w inne strony. Nie będzie wystrzeliwało jednego pocisku, a kilka pocisków w każdą stronę. I to może być naprawdę mega, mega mocarne. Zaraz zobaczymy zresztą, jak to będzie wyglądało. Tylko i wyłącznie nazbieramy jeszcze te kilka tam stóweczek i będziemy to już mieli zbudowane. I uwaga, budujemy to. I strzelam, i zmieniam oczywiście to na ten sposób. I zobaczcie, w każdą stronę lecą nam pociski. Jest teraz multum pocisków w każdą stronę. Tym bardziej, jak jeszcze on zacznie po prostu się obracać, działka zaczną się też kręcić, to tym bardziej tu będzie jazda. Dobra, przyspieszmy. Puszczamy DDT od razu. Puszczamy tych rund naprawdę dużo, bo ja coś mi się wydaje, że bez problemu runda setna jest tutaj nasza. A później się oczywiście się okaże już. Zbudujemy tutaj piąty tier. Alchemika bym jeszcze dał. Kogo ty zboostujesz? To jest dobre pytanie. Dobra, boostujesz na pewno jego. A kto jest najbliższy kolejny? Ten? Byłby super, ale chyba nie sięgasz do nikogo innego. Do nikogo innego nie sięgasz. Oj, oj, szkoda troszeczkę. Troszeczkę szkoda bym powiedział. Troszeczkę szkoda. W takim razie... No nie no, zostawię cię w tej postaci, tutaj. Wiesz, tylko jego jednego boostować w takim razie. No nie zrobię inaczej. Nie zrobimy tego inaczej. Więc dobrze, runda setna za nami. Oczywiście gramy dalej do rundy maksymalnej. No, tu się będzie działo. Tu się będzie zdecydowanie działo z tym wszystkim. Podbijemy tego pana, bo on jest naprawdę mocny. Ma chyba największy damage aktualnie, więc warto go troszeczkę zgustować. Tak szybko? Nie no, nie. Nie pisze się na to. Gramy dalej, zdecydowanie. To tak się nie może skończyć. No nie. Dałem ciała tym po prostu.
ja puściłem za dużo Lunty naraz. Ja oczywiście wiem, że to jest moja wina, że puściłem tego zdecydowanie za dużo, ale grałem tak się na swoim drugim koncie, że nie ma problemu. Tutaj jak stracę pieniążki, to nic się złego nie wydarzy. Jak poprzednio było, że faktycznie no te tracenie było troszeczkę smutne dla mnie, tutaj jest spoko, nie ma problemu żadnego. No dobrze, ja mówiłem, to chcę zbudować bardzo. Nie wiem, czy nie sprzedamy czegoś. Powiedzmy tego. Sprzedajmy to. I budujemy ten tier. On będzie strasznie, strasznie mocny. On linie bardzo szybko. On ma dodatkowe chyba działko jeszcze jedno. I zadaje większy damage. Więc no to jest tylko wyłącznie na plus. Więc teraz myślę, że dwie rundy dla niego to nie jest większy problem. Bo teraz powinien on bardzo fajnie z tym wszystkim radzić. No i oby tego się było. Puścimy sobie jeszcze Feniksa dla pewności. Strzałki, speeda. No i mam nadzieję, że to styknie. Już na wygraną. Puściłem kilka rund, więc no i jest dobrze oczywiście. Bardzo fajnie sobie poradziliśmy. 109 runda. Tylko i wyłącznie teraz pchać się do przodu oczywiście. Więc znowu przyspieszmy leciutko, puścimy jedną rundę dodatkowo. I tutaj też podbijemy na admirała chyba od razu pójdziemy. Chyba, że tutaj budowałbym jeszcze ten upgrading nasz. Żeby bił każdy rodzaj. Ten właśnie, żeby bił każdy rodzaj, czyli ten nasz przyjaciel. Bo dla niego też to jest oczywiście bardzo ważne, żeby on mógł każdego klepać. I damy tutaj mu widoczność po prostu, w kilku miejscach jeszcze, którego normalnie by nie widział. A dzięki takim prostym jednostkom będzie w stanie to widzieć. Powiedzmy tu. I powiedzmy tu, na samym końcu jeszcze. Żeby jednak on faktycznie mógł nas uratować w razie czego później. Jakby coś nam przechodziło, żeby on mógł szybciutko oczywiście swoimi strzałkami tam sięgnąć i to wszystko wygrać. 20 tysięcy, tylko 3 tysiące, myślałem, że mam 30, 20 tysięcy. No dobra, próbujmy, bo jest ciężko. W tym momencie już jest naprawdę ciężko przechodzić. Ta jednostka już nie jest aż taka mocna, mi się wydaje. Już ona straciła troszeczkę swojej sile. Ale jeszcze ją zostawimy. Chociaż pamiętajcie, że niby nam przyszły jednostki, ona nam nic nie pomogła, bo oczywiście no ona nie bije DDT, więc no tutaj nie mogła bardzo nic zaraz działać. Puściła swoje rakietki, ale i tak się przegraliśmy, bo DDT jest dla niej niezniszczalne. Dlatego też tutaj trzeba mieć to na uwadze, żeby to DDT jednak pokonać przed dojściem do tamtego etapu. Oj, zobaczymy. Wszystko jest mega szybkie w tym momencie. Wszystko jest w tym momencie tak mega szybkie, że po prostu jakaś paranoja. Pójdźmy dwie rundy. Oj, chyba za dużo. Wydaje mi się, że mogą być teraz troszeczkę za dużo tych rund. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało za momencik. Na razie się bardzo porządnie bronimy z tym wszystkim. Ale no już widzę, że jest problem. Już widzę pierwsze problemy, że tutaj zaczyna nam się dziać. I to jest smutne. Nie możemy tego przegrać. Zdecydowanie nie. Może zamiast niego postawić tutaj jednak Mada. No Madzik byłby dobry chyba. Tak mi się wydaje. Może lepiej tu w Mada zainwestować. Co, zróbmy to tak na szybkości. No właśnie, teraz on bardzo fajnie bije w każdym kierunku, prawda? To jednak nie był dobry pomysł. Tylko czy ja chcę to przedłużać? A, lecimy. Specjalnie dla was oczywiście przedłużamy tą gierkę. Zobaczymy, jak daleko będziemy w stanie ją przedłużyć, jak długo będziemy w stanie ją jeszcze prowadzić. Oj, czuję, że to się będzie działo. Tu się będzie po prostu działo sporo. Zobaczymy, skill działa w jednym kierunku. To jest spoko oczywiście. Puśćmy tą rundę jeszcze jedną ekstra. Co tu jeszcze mógłbym jakby sobie szczelić? Myślę, że zbudowanie tego kolegi byłoby dobrym wyjściem. Czy ja to w ogóle przeżyję? Przeżyłem jakimś cudem. Nie wiem jak, ale przeżyłem to. Dobra, tu go postawimy. Okej. Idziemy w tym kierunku. I w tym pójdziemy jednak i tak czy siak. I dobudować mu wioskę? Nie. Zostawimy go w tej formie. Mam nadzieję, że to wystarczy do pokonywania tego, co będzie wylatywało tutaj dalej. No, postawimy tutaj jeszcze jednego. Może jeszcze jednego tutaj postawimy to samo, w tym samym kierunku. Żeby pomagał na przykład tych wszystkich cerami, które będą nam przychodziły, bo myślę, że Madzik poradzi sobie bez większego problemu ze wszelkimi moabami, które będą na nas leciały, a zostaje nam tylko i wyłącznie masa ceramików do bicia, a na ceramiki to oczywiście wiadomo, kto jest najlepszy.
taka parka zdecydowanie powinna sobie spokojnie z tym wszystkim poradzić. Więc pójdźmy tam dwie rundy do przodu. Jeśli teraz już przegram, to już nie przedłużam tego. Zostawiamy to na tej poziomie, co mamy aktualnie. Ale liczę, że to jeszcze spokojnie wygram. Więc cały czas jeszcze na to liczę, że to nam uda się spokojnie przejść. Więc lecimy z koksem, puszczamy kolejną rundę. Troszeczkę przesadziłem z nią. Ale jakim cudem się utrzymaliśmy jeszcze? Jakim cudem się jeszcze utrzymaliśmy? 128 runda jest już tutaj aktualnie z nami. Czy pokonana jest? Pokonana jest, chyba tak to trzeba mówić. Więc lecimy dalej. Kolejna runda jeszcze jedna. Oj, jest ciężko. Skinny tutaj poleci, troszkę nam tutaj pomoże on. Szczelmy to. Wszystko na maksa, co się tylko i wyłącznie da. Puścimy kolejną rundę i jeszcze dodatkowo tutaj ekstra koło tego wszystkiego. Jeśli przegramy, no to przegramy już. Nic na to nie poradzimy w tym momencie. No i właśnie, sam sobie chyba to wykrakałem tak naprawdę. No ale dobrze. Mam nadzieję, że takie wyzwanie Wam się podobało, że modyfikacja Wam się spodobała. Napiszcie, co sądzicie na jej temat. Zostawcie koniecznie kciuka w górę, żeby pokazać mi, że tutaj byliście, że oglądaliście do końca materiał. Dzięki wielkie i do kolejnego odcinka. Na razie, hej, pa!